Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 20 września 2011 rok, wtorek. Jana, rozdział 5, werset 39. Świadectwo Biblii. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Trzynasty rozdział Apokalipsy Jana. Już we wstępie do naszego studium w tym kwartale zaznaczyliśmy, że ostateczny kryzys w czasie końca będzie dotyczył kwestii oddawania czci. Zagadnienie to nie jest drugorzędną sprawą. Zależy od niego wieczne przeznaczenie człowieka. Ta ważna prawda staje się oczywista, gdy zagłębimy się w 13 i 14 rozdział Apokalipsy Jana, dwa szczególne rozdziały księgi. Przeczytaj 13 rozdział Apokalipsy Jana i odpowiedz na następujące pytania. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego, przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok, a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, jak także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Jaki jest historyczny kontekst tego rozdziału? O czym jest w nim mowa w sensie historycznym oraz w sensie proroczym? 2. Jak często motyw oddawania czci przewija się w tym rozdziale? Co mam nam to mówi na temat znaczenia tej kwestii? Czy w jaki sposób w rozdziale tym przedstawiona jest Ewangelia, zbawienie dane nam w Chrystusie? Od początku wielkiego boju szatan usiłował podkopać autorytet i władzę Boga. Wojna rozpoczęta przez niego w niebie toczy się teraz na ziemi. Rozdział ten ukazuje ingerencję wroga w dzieje świata za pośrednictwem sił przedstawionych tu w symbolach
a następnie wskazuje kulminację jego działań w ostatecznym kryzysie, jaki rozgorzeje wokół kwestii oddawania czci, gdy wszyscy, którzy nie oddają hołdu bestii i jej obrazowi, staną się obiektem ekonomicznego i fizycznego prześladowania. Choć diabeł wie, że jest pokonany i że od wydarzeń na Golgocie jego ostateczny los jest już przesądzony, to jednak nadal walczy, starając się zwieść jak najwięcej ludzi i nie ustanie w tych wysiłkach aż do końca. W tym ponurym opisie sił wrogich Bogu i ludzkości pojawia się w Apokalipsie 13:8 nawiązanie do baranka zabitego od założenia świata. Oznacza to, że zanim jeszcze powstał na świat, zostało zawarte wieczne przymierze, na mocy którego ludzkość otrzymała ofertę zbawienia. Ci, którzy szczerze przyjęli to zbawienie i w wyniku tego zostali zapisani w Księdze Żywota, nie będą czcić bestii ani jej obrazu. Będą wielbić wyłącznie tego, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Niewątpliwie mieszkańcy nieba będą czynić to samo po wieczne czasy. Dziękuję. Dziękuję.